W poprzednim odcinku, Optimusie, mam do ciebie pilną sprawę. Rozejm? Jak mogłeś na to przystać? Dlaczego pająk zabiera komórkę transsieciową? Odpowiedź jest prosta. Uciekam stąd. Na matryce. Megatron znalazł złoty dysk kosmicznego pochodzenia. Kosmici, którzy umieścili tutaj energon, stworzyli latającą wyspę, przybywają. Po prostu świetnie. Wizyta gospodarzy, część pierwsza. Uwaga, zakłócenia zasilania w rejonie Tryona. Podaj dokładne współrzędy i sprawdź sygnaturę energetyczną w bazie danych. Sygnatura energetyczna pokrywa się ze znalezionymi wcześniej znakami kosmitów. Wygląda na to, że nasi nieznani przyjaciele są już na miejscu. Tylko tego nam było trzeba. Wizyty gospodarzy. Szczurotron i Brzytwozera są najbliżej. Niech to sprawdzą. Spotkamy się na miejscu. Predatony też na pewno wychwyciły ten sygnał. Nadal mamy rozejm. Mam nadzieję. Są tutaj, zgodnie z moimi obliczeniami. Wykradłem Megatronowi jego dane. Kiedy przypuszczalnie wyląduje następna głowica? Powinna wylądować za 30 megacykli. Za późno. Muszę znaleźć inną drogę ucieczki z tej parszywej planety. A dlaczego chcesz uciekać? Wspólniku? Nie jestem twoim wspólnikiem. Znikaj stąd. To ja stawiam warunki. Chyba nie chcesz, żebym powiedziała Megatronowi, że wykradłeś mu komórkę transsieci. Poza tym będę ci potrzebna, żeby przebić się przez tarczę ochronną Maximali. A po co? Ich statek jest uszkodzony. To prawda, ale mają nieuszkodzoną głowicę. Sprytny pająk, będący w posiadaniu komórki transsieci, może z tego skonstruować statek kosmiczny. Maksimale są teraz zajęte poszukiwaniem kosmitów. Możemy przejąć głowicę w przeciągu 2 megacykli. Co ty na to, wspólniku? Zdrada doskonała. Jeśli nimi dobrze pokieruję, mogę wiele zyskać. Wracamy do akcji, co? Ale nie dzięki Tarantulatorowi. Osator znajdzie tego pająka i rozerwie go na odpadki. Nie mam czasu na przekomarzania. W grę wchodzą wyższe cele. Udaj się natychmiast do rejonu 659 i zabezpiecz cały teren. Wkrótce do ciebie dołączę. To nie w porządku. Osator zawsze dostaje najgorszą robotę. Przypominam Osatorowi, że tymczasowe zawieszenie broni dotyczy wyłącznie kontaktów z Maximalami. Osator w drogę. Tak już lepiej. Muszę być teraz ostrożny. Bardzo ostrożny. Chyba znaleźliśmy źródło zakłóceń. Co za szczęście, załatwią nas w pierwszej kolejności. Czy ty kiedykolwiek myślisz pozytywnie? To było pozytywne myślenie. Mogłem powiedzieć, że najpierw będą nas torturować.
Zabawny jesteś, wiesz? A niech mnie przysmażą. Ten kryształ jest w stanie stałym. Będę mogła go bezpiecznie prześwietlić. To generator pola. Generuje gigantyczną... brzytwo Zoro. O nie. Obwody mi pękają. Nie jest dobrze. Szczurotron do Optimusa. Odezwij się, nieustraszony przywódco. Tu Optimus. Znaleźliście źródło zakłóceń? Co za pytanie. To dziwaczne bungalow kosmitów. Właśnie wchłonął brzytwo Zorę. Lepiej przynieść tu swój małpi tyłek, zanim... Szczurotronie! Nie zrobię wam krzywdy. To stanowczo nie jest mój dzień. Osator zabezpiecza teren. Odejdź, albo giń, Maksymalu. Nic z tego, o wadobocie. Byłem tu przed tobą. Poza tym mamy zawieszenie broni. Pamiętasz? I co z tego? Osator nie strzela. To zadziwiające. Jacy my jesteśmy dla siebie mili. Jeśli walczysz ze szczurem, to walcz jak szczur. Stawaj do walki. To mu się nie podoba. Robo Bugi. Zjeżdżaj stąd. Osator dostatecznie zabezpieczył teren. Ciebie nigdzie nie można posłać. Ja tylko walczę o pokój. Brzytwo Zora jest w środku? Jest tam jakieś wejście? Widzisz gdzieś dzwonek do drzwi? Spróbujmy przeciąć laserem. Dobra myśl. Bestia. Cybertron.
Nic z tego. Promienie laserowe nie przebiją tej powierzchni. Spodziewałem się tego. Megatron. Na święty ser szwajcarski. Myślicie, że podziała na nich strumień energii? Ci kosmici potrafią wytwarzać energon. Radzę przyjąć inną taktykę. Biologiczną? Otóż to. Skorpinor. Toksyczne żądło. Chyba miałeś rację, Megatronie, ale w środku jest jedna z naszych. Wchodzimy pierwsi. Coś ty znowu wymyślił? Oczywiście. Wchodźcie. Przecież mamy rozejm. Nie zapominam o tym. No, Szczurotronie, idziemy. Należy mi się za to premia. Przemyślałem to. Maksymale pójdą na pierwszy ogień. W razie, gdyby kosmici mieli coś przeciwko nam. Przygotowałem pociski. Strzelę prosto w ten otwór. Wyśmienicie. Oby tylko Inferno dobrze się spisał. Brzytwo Zoro. Zabierz ją stąd, szybko. Nie musisz mi tego dwa razy powtarzać. Optimusie, nie możesz tu zostać. Muszę. Nie spisywaliśmy się najlepiej na tej planecie. Jej gospodarze mają prawo do kilku pytań. Optimusie, nie. W porządku, kimkolwiek jesteście. Mówiłaś, że potrafisz się przebić przez ich tarczę. Udowodnij to. Nie tylko ty jesteś dobry z techniki, wspólniku. Robi wrażenie, co? Wejdziemy przez otwór w dachu. Król miał rację. Pająki snują intrygancką sieć. Chciałbym, żeby ten głos usypiał mnie co noc. Wychodzą. Nie możemy zostawić Optimusa. To nie nasza sprawa. Musimy stąd wiać. Pozwól, że zgadnę. Rozejm się skończył.
Badania zakończone. To gatunek, który już zanalizowaliśmy. Kim jesteście? Rogacze? Nie mamy fizycznej formy, którą mógłbyś pojąć. Przyjęliśmy więc jedną z twojej bazy danych. Skoro zbadaliście mnie, wiecie, że nie przybyliśmy tu z własnej woli. A jednak tu jesteście. Nie chcemy skrzywdzić was ani waszej planety. Za późno. Wy i wasi wrogowie już zatruliście nasz projekt. Szkody zostały wyrządzone. Nie będziemy tego tolerować. Nie, zaczekajcie, możemy naprawić szkody. Nie jesteśmy tym zainteresowani. Pora zakończyć eksperyment. Nie możecie tego zrobić. Na tej planecie są żywe istoty. Posiadacie moc, ale nie macie prawa zabijać. Nie mamy wyboru. Grozi nam poważne niebezpieczeństwo. Faza wstępna anihilacji. Nie. Optimus naczelny, maksymalizacja. Mały, spadaj. Wielki banan. Co jest? Rozpoczęli zniszczenie planety. Uciekamy. Tylko na to czekałem. Na szczęście mam jeszcze jedno rozwiązanie. W rejonie Tryona nastąpiła eksplozja promieniowania energonowego. Brak łączności. Potrafisz namierzyć głowicę? Nie. Skieruj całą moc na kosmiczny radar. Podłącz się do strumienia ich energii. Jest strumień, podłączam się. Jest podłączenie, zaczynamy. Co u licha? Najeźdźca atakuje. A to co? Początek końca. W następnym odcinku. A już myślałem, że nie może być gorzej. Destrukcja planety za 28 cykli. Baza Maximali. Mają opuszczoną tarczę. Jeśli ich znajdziesz, mają wciąż funkcjonować. Megatronie!
Podobają mi się ci kosmici.